Naszym dzisiejszym gościem jest prawdziwy polski... Skrzydłowy, z naciskiem na polski, a nie na skrzydłowy, czyli przyklejam się do linii, wrzucam piąty bieg, ale za chwilę pojawia się problem, bo przecież nie potrafię się kiwać, a jak nie potrafię się kiwać, to po jaką cholerę ja jestem skrzydłowym? Sparta Jeżowe, który jest wychowankiem, do dziś nie żałuje, że średnio zapowiadającą się karierę przerwała niegroźna kontuzja mięśniowa. Mateusz Świędzicki może nie ma spektakularnego driblingu, ale umysł ma piękny. Dzień dobry Mateuszu. Witam serdecznie. Po pierwsze, panowie, jestem tutaj tylko dlatego, że mieliście umówiony wywiad z Cristiano Ronaldo i się nie pojawił. Otóż to. A każdy dobry dziennikarz, chociaż raz w życiu zmierzył się z tym, że miał ktoś przyjść, nie przyszedł, program trzeba zrobić, więc trzeba zadzwonić po skrzydłowego. Wiesz, jak definiowany jest skrzydłowy w klubie nocnym, tak? No oczywiście, no jak mam ma jednego kolegę, sprowadza. który zawsze jest skrzydłowym dla swojego kolegi, z którym idzie na miasto. A jak, Ale nie patr jak, mówić, jak, patrzę, to jak patrzę na ciebie, to raczej ty byłeś tym skrzydłowym no. w swojej karierze. Ale definicja skrzydłowego jest wspaniała. Kiedyś Leopold Tyrmand napisał, że to nie każdy mężczyzna ma kumpla, który nie jest atrakcyjny, ale każda piękna kobieta, kobieta musi mieć jest. koleżankę, która stoi tak na innym biegunie, żebyśmy tylko nie byli posądzeni o seksizm, bo jak doskonale wiadomo, Abstra jest kanałem postępowym, a futrak pewnie też, jako część rodziny. Jako część rodziny, ale futrak chyba czarna owca taka bardziej, no. Czyli można powiedzieć, że ma, bardziej małe kontrowersyjne. Małe wyświetlenia, no nie takie jak Abstra beksy czy dla pieniędzy, ale kroczek po kroczku. Ale ty e... na jakiej w ogóle pozycji grałeś z wsparciu no, leżowym? Z skrzydłowy. skrzydłowym. byłeś? Tak, byłem skrzydłowym. No ale... bez dryblingu. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tak dzisiaj część moich znajomych mówi, że ja byłem w sumie niezły, ale tak naprawdę <laughs> byłem beznadziejny, to znaczy piłka mi sprawiała duży problem, zawsze uważałem, że byłem mistrzem w grze bez piłki ale kiedyś, powtarzam to po raz kolejny, Jacek Zieliński, nie ten z Arki Gdynia, a legenda Legii Warszawa, powiedział mi, że żeby być dobrym dziennikarzem, trzeba trochę pograć nawet na poziomie amatorskim, gdzie się jednak o coś rywalizuje. A ja się nie zgadzam z tym określeniem amatorski w polskim języku, bo z łaciny amator to wielbiciel, miłośnik, a w Polsce amator to frajer po mm -hmm. prostu. Dyletant. Dyletant, a uważam na przykład, że ten futbol amatorski, w ujęciu nieprofesjonalnym, w którym nie dostajesz pieniędzy, jest futbolem, który być może prezentuje najpiękniejszą część tej dyscypliny. Ostatnio Michał Brański, czyli szef Stomilu Olsztyn i współwłaściciel Wirtualnej Polski, powiedział mi, że długo mieszkał w Londynie, nawet kiedy już pełnił funkcję członka zarządu WP i regularnie chodził na spotkania takiej drużyny z najniższego poziomu w Anglii, piłkarskie i rugby, bo ubóstwiał. Ten klimat, kiedy mógł sobie kupić hot doga, kiedy mógł się napić piwo i kiedy mógł pooglądać lokalnych herosów. Tam jest ta, ta, ta kultura, ta team. Tak, że idziemy sobie nie po to, żeby obejrzeć coś na najwyższym poziomie, czyli triki, akcje i tak dalej, ale żeby wspomóc swoich ziomów, czyli mieć takich lokalnych bohaterów. I często tych lokalnych bohaterów mi brakuje. Uwielbiam kanał Kartofliska. Nawet ostatnio hmm. oglądałem najpiękniejsze bramki zdobyte przez ileś tam lat nagrywania tego kanału i uważam, że jak ktoś kocha piłkę nożną na poziomie Ligi Mistrzów, to powinien też sięgnąć. E... Po ósmą Ligę Mistrzów. Tak, po ósmą Każdą miesiączkę z Łukaszem oglądaliśmy z tego czasu PZP. Mieliś, tak, pamiętam, taki ubaw, tak ubaw, naprawdę. To, było, to była nasza ulubiona seria na YouTubie, autentycznie. Wczoraj wrzuciłem takie zdjęcie z Włodzisławia Śląskiego, gdzie Jacek Bednarz walczy z Janem Wosiem i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby czasami skomentować taki mecz na niższym poziomie po to, żeby też e, usiąść na dupie, bo umówmy się panowie, że jak się jak komentuje. Kiereś. Tak. Real Madrid, Barcelona, Atletico, Juventus, to, to poczekaj, poczekaj, odjeżdża. poczekaj, poczekaj, bo niedawno jeszcze mówiłeś, że te ząbki cię strasznie dołowały i wpędzały w depresję, Dlaczego? a teraz byś chciał do tych ząbek wrócić, metaforycznie. Zawsze uważałem, że było dobrze w Orange Sport, kiedy były ząbki, ale raz na jakiś czas człowiek wszedł w świat wielkiej piłki, czyli skomentował Puchar Francji, Puchar Niemiec, Puchar Anglii, na przykład Ligę, w której dorastało wielu świetnych piłkarzy. Świata z tepem na przykład. Oczywiście, na przykład z Zęby, jak się cieszył, pamiętam, tak, 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 Samuele, tak. to z tymi reklamówkami. Szkoda, <laughs> że nie Biedronki. I e, do czego zmierzam? I to było ok. Natomiast zostanie tylko... Na jednej płaszczyźnie jest zawsze niebezpieczne. I też zostanie na płaszczyźnie tylko Ligi Mistrzów, tylko finału Mistrzostw Świata. Również, panie Łukaszu, bywa niebezpieczne. Samuel Eto cieszył się z reklamówkami, powiedział o TPM I od razu mi się przypomina anegdota, którą opowiadał chyba nam razem Konrad Paśniewski. Nie wiem, czy pamiętasz. Kiedy graliśmy mecz w Szczecinie z Kamerunem. I trzeba było po tego Samuela Eto jechać do Berlina, bo to względnie niedaleko. I do tego Szczecina zostało Konradowi raptem 30 kilometrów. A Samuel Eto mówi: Muszę teraz coś zjeść. A on mówi, słuchaj, za 20 minut jesteśmy w hotelu, nie, muszę teraz, tu jest stacja benzynowa, chcę zjeść hot doga. I nie było uprość, mówi: Ale w hotelu czeka na ciebie ekskluzywna kolacja, będziesz miał wszystko. Nie, nie, chcę zjeść hot doga. I musiał się z tym Samuelem to na tym Orlenie pod Szczecinem zatrzymać. No. Co karmi społeczeństwo? <laughs> Orlen oraz Amring. <laughs> Bingo, otóż to. Pięknie. Ale ty z... myślisz, że miałbyś problem na przykład z zejściem ten poziom, i że nie sądzę chyba, nie? że jednak jesteś na tyle uniwersalnym komentatorem, że spokojnie sobie poradzisz, nawet gdybyś miał teraz komentować centralną ligę uniokorów. Trzeba sobie ustalić w życiu jakieś pryncypia, które dają ci, moim zdaniem, satysfakcję, czyli pewnie rodzina, najbliżsi doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, bo jesteście też ludźmi rodzinnymi, że jak się ma taki azyl, to jest łatwiej i tak naprawdę nie można czekać na pozytywne opinie wszystkich dookoła. Trzeba się liczyć tylko realnie, tak od A do Z, z opinią kilku najważniejszych ludzi wokół ciebie. No ale widzisz to jest bo to ma drugą stronę medalu. Bo na przykład moja kochana żona Ania nie ma kompletnie pojęcia o piłce, ani o tym co my robimy w sensie takim, że nie wie kto jest dobry, kto słaby, co może być dobre, a co złe, to co jej się i pytam i mówię jej tak: Ty nawet nie wiesz czy ja w tym, co robię, jestem dobry. Okej, okay, ale ona jest dla ciebie istotniejsza w sprawach ludzkich, nie Oczywiście. zawodowych, ale w grupie 10 pięciu najbliższych znajomych masz też na pewno kogoś, kto, kto... potrafi trzeźwo spojrzeć Zdecydowanie. na Twoją pracę. I dwa, co jest bardzo istotne, sobie rozmawialiśmy z Łukaszem podczas jazdy tutaj do studia, pieniądze. Nie ukrywajmy. Pieniądze dają satysfakcję. I jeżeli ty powiedziałbyś mi, że niestety, ale jesteś. Beznadziejnym komentatorem na poziom, powiedzmy, Champions League i tak dalej, będziesz komentował u mnie tylko tę rzeczoną od Rewodzisław i powiedziałbyś mi: Ale ja ci płacę tyle, tyle tysięcy złotych. Pomyślałbym sobie spoko. To będzie w stanie mi zrekompensować brak wielkiej piłki, a ja sobie ten brak wielkiej piłki zrekompensuję sam w taki sposób, że kupię sobie bilet na. Mecz Dzięki pojadę. tym pieniądzom. Pieniądze na pewno dają spokój i to w wielu dziedzinach i o tym dyskutowaliśmy, że, że ludzie wielcy, którzy doszli do pieniędzy, mają pewien spokój ducha, bo też zapewnia im to dobrobyt, ale też pewne cechy charakteru. Jedno pytanie do was: Czy wy nie uważacie, że w dziennikarstwie w ogóle w Polsce i w piłce w Polsce, zwłaszcza w naszym zawodzie, mówienie oficjalnie o pieniądzach, drażni ludzi? To już chyba Paweł za rzecz też zdiagnozował, prawda? Bo właśnie, zawsze... Ja też myślałem o tym kilka razy słuchając waszych audycji w Niuansie, że też macie taką. Nie wiem, czy to jest poza, czy to jest też naturalne, ale często podkreślacie to, że jesteście bardzo drodzy, jeżeli chodzi o utrzymanie. Jeżeli to nieprawda. <laughs> <laughs> Bonifikaty za waszą audycję, ale też często gdzieś przemycacie takie, takie wstawki. Mam wrażenie, nie wiem, czy to jest naturalne poza, czy, czy jak to. Chcemy któryś... wynegocjować. Wyższe sumy u Piotra Kędzierskiego, i wiemy, że jak powiemy na antenie, że jesteśmy drodzy, no to być może on zrozumie, że jednak warto nam zapłacić trochę więcej. Ale buduje też tyka. swoją ekskluzywność w ten sposób. pewnie. Wiesz co, to jest myślę, że też takie trochę żartowanie, bo mm, trzeba się bawić słowem. Jasne. I często Ale Polacy właśnie tego nie lubią. Konwencją. Dlatego że gadanie o pieniądzach w branży, która powinna być zdaniem wielu takim zawodem Służalczym. Po, pożytku publicznego, w którym powinno się pracować za darmo i powinno się dawać treści innym ludziom, bywa irytujące. Mnie się wydaje, że w kapitalizmie przede wszystkim pracuje się dla pieniędzy i ja nie znoszę, Łukasz, ty często o tym wiesz, takich historii opowiadanych publicznie przez naszych kolegów z branży, że pieniądze nie są istotne, bo później spotykam ich w barze ulubiona i rozmawiają na dwa ulubione tematy, czyli temat innych dziennikarzy i temat pieniędzy, których nie mają. Więc niech wszyscy zarabiają więcej hajsu, dlatego że ludzie, jak mają więcej pieniędzy, nie chcę mówić, że są szczęśliwsi, bo pieniądze szczęścia nie dają, ale spróbuj znaleźć szczęście bez pieniędzy, ale na pewno są spokojniejsi. Na pewno są spokojniejsi. To Łukasz, jest Jedno pytanie do ciebie też. Bo jednak mimo wszystko znamy ten świat, taki powiedziałbym... Czekaj, czekaj, czekaj. Kto prowadzi ten podcast? Dobrze, Właśnie, ale okej, okay, dawaj. Bo znamy ten taki świat prosty trochę. Świat powiedziałbym mało miasteczkowy, który opiera się na... Właśnie, bo, dlatego do mnie, bo Polkoś jest z panem Nie. z Warszawy tutaj, wiesz. Ja. Z Pragi. Ja chłopak ze wsi. Ale to on też rozumie, że życie to jest bardzo często Miałem dwa... Go parę razy na wieś, tak. Dwa plus dwa równa się cztery. Gdybyś zapytał prostych chłopów twoich sąsiadów, co daje im spokój, i co jest dla nich nie gwarancją szczęścia, ale być może przyczynkiem, jakąś forpocztą do szczęścia? Powiedzieliby ci, że spokój finansowy. I tak prości ludzie to interpretują. I ja uważam, że nie powinniśmy demonizować tego zawodu i nie powinniśmy stawać się takimi moralizatorami na siłę. Jest taki świetny fragment serialu 07 Zgłoście, kiedy porucznik Zubek narzeka, że. Właśnie Borewicz spotyka się z wieloma kobietami, że to już przesada, że jest niemoralny i on mu odpowiada, pan to powinien siedzieć na mdm grać na mm, trąbce i zapisać się do Armii Zbawienia. Ja nie znoszę tych takich moralizatorów, nawet wczoraj dostałem jakąś wiadomość od jednego użytkownika Twittera, że coś, co robię jest tam niemoralne, ale tak sobie pomyślałem, ale jaki ty masz glejt, żeby oceniać, czy ja jestem moralny, czy, czy niemoralny. Zajmij się sobą. No, ostatnio też dostałem wiadomość, że siedem reklam, czy tam pięć reklam w trakcie rozmowy z Dawidem Kowalskim na futraku, to chyba za dużo. To jest to a propos tego, o czym ty powiedziałeś, że dostajesz coś za darmo, kontent, który jest powiedzmy względnie dobrej jakości, nie musisz za niego płacić, a i tak się znajdzie ktoś, kto będzie. To jest tak, panie Łukaszu, jak z piłkarzami i trenerami, którzy chcą zarabiać coraz więcej, ale nie chcą być bardziej medialni. Nie rozumieją, że pojawiają się nowe. Gatunki mediów i że tych mediów będzie wokół nich coraz więcej. I chcieliby tak zamykać treningi, zamykać siebie, nie rozmawiać z dziennikarzami, ale chcieliby zarabiać coraz więcej pieniędzy, bo jak rozmawiamy prywatnie z trenerami czy z piłkarzami, to bardzo często oni mówią o pieniądzach. Pieniądze są istotnym aspektem ich zawodu i oni chcieliby dostawać coraz więcej, 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 ale tworzyć trochę środowisko tylko dla siebie, czyli zamykać się na odbiorców, na media. Kto płaci najwięcej w piłce nożnej? Telewizja. 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 I teraz tak. Dlaczego mamy taką reformę Ligi Mistrzów, że cztery najlepsze kraje, jeżeli dobrze pamiętam, tak, mają z urzędu cztery teamy w Lidze Mistrzów. Dlatego, że Telewizja X w każdym kraju, chcąc kupić prawa, nie chce, nie chce transmitować meczu Legia Warszawa Rosenborg na przykład, tylko woli transmitować mecz czwartej drużyny Witalii, powiedzmy. Niech będzie to Inter, Milan, Roma albo Napoli, z czwartą drużyną ligi angielskiej, którą prawdopodobnie będzie Arsenal albo ktoś, ktoś inny. I telewizje rządzą, bo one dają pieniądze, niestety. Pomyślałem sobie, że powinniśmy porozmawiać o takim temacie, o którym kiedyś dyskutowaliśmy prywatnie, ale w sumie nigdy tej dyskusji nie przenieśliśmy na niwę publiczną. Mianowicie, czy zgadzasz się z tym, że piłka nożna to jest taka dyscyplina, że w dyskusji o niej literalnie można obronić każdą tezę. I każdą obalić. Oczywiście. I można każdemu dziennikarzowi udowodnić, że jest dupa i że się nie zna na piłce. I można stworzyć listę pytań, które Nawet, Dominikowi, nawet można Dominikowi Guziakowi udowodnić, że, się, że, że nie ma pamięci? Można udowodnić, bo ostatnio mieliśmy jakąś dyskusję na temat mundialu. I chyba... I zapomniał jednego, jednego wyniku z mundialu w 1982. No. I uważał, że... Ten zawodnik grał, ja uważałem, że nie grał, i okazało się, że jednak ja miałem rację. Natomiast Dominik Guziak ma fenomenalną pamięć i tę pamięć pogłębia, nie, pracuje. Niebawem odpali się w środowisku pewien kanał, na którym Dominik Guziak też wystąpi i. Jego wiedza została i z, zweryfikowana. I zrobił to pozytywnie. Dobrze, ale I, właśnie, chcę powiedzieć, panie Łukaszu, no wróćmy do tezy. Okej, okay, ale bardzo ważna historia. Nic się nie bierze po prostu od tak. Nikt nam niczego nie daje. Nie jesteśmy ludźmi, którzy czekają na jakąś łaskę z nieba. Duch Święty nie wstępuje i nie mówimy w dziesięciu językach obcych, jak było w Nowym Testamencie. Otóż Dominik Guziak wykonuje wielką pracę. Powiedzmy, tak. jak na marginesie, kto to jest? To jest komentator telewizji Eleven Sports, bo może nie każdy zna, ale... Spółtwórca Calcio Traka. Spółtwórca Calcio Traka, naprawdę fenomenalny gość. Perełka, jeżeli chodzi o dziennikarzy sportowych w Polsce, z wielką wiedzą, nie pozorant, który się tą piłką interesuje. I co do tych Tez, o których powiedziałeś? O tak, że każdą tezę można obronić i obalić. Ja, na, na przykład, kiedyś, jak jeszcze istniał taki program Piłka z Góry, czasem przychodziłem do Darii Kabały i tam było coś takiego, że ktoś albo musi bronić tezy to, albo, przeciw. albo prze przeciw. A ja mówię. Daria, powiem że szczerze, mi jest obojętnie. Powiedz, czy mam bronić, czy być przeciw. Ja się dostosuję, bo to jest po, po prostu, wiesz, teza typu, czy zwolnić go żego brzęczka. No możesz się obalić w 5 sekund i możesz ją obronić. A wiesz dlaczego to, co mówisz, jest słuszne? Dlatego, że Paweł Zarzeczny bardzo często w trakcie programu w ciągu sekundy dostosowywał swoją wewnętrzną opinię, którą przygotowywał do tego, co powiedział gość. I, po prostu... I Żeby być w kontrze. Tak, żeby być naturalnie w kontrze, choć myślał coś innego. Kiedyś piękne zdanie. Ktoś powiedział o zbigniewie błońku. Ja myślę, że ono też pasuje idealnie do Pawła że, czy pasowało, Paweł już niestety nie, nie żyje, że Paweł był jedyną osobą na świecie. O drugą, po zbigniewie który w tym samym momencie co innego mówi, co innego myśli. myśli i co innego robi. Piękne zdanie. Piękne zdanie. No właśnie, to też jest ciekawe, bo jesteś człowiekiem o dość szerokich horyzontach, jak na dziennikarza sportowego, jak na człowieka ogólnie, prawda? Ale wiesz, co. Ale... Wiesz co mi... Jak na dziennikarza, to tak wiesz, czy... co. na przykład, tak. jak dziennikarz sportowy wyjdzie i zrobi wywiad z muzykiem, to wszyscy mówią: wow, wow! No i co w tym dziwnego? No. Poszedł i zrobił wywiad z muzykiem. Małpa by zrobiła wywiad Dokładnie, z muzykiem. No, za zadawanie pytań wiesz osobom z innych branży, no to nie jest jakaś wielka. Małpa by zrobiła sztuka. z pz -em. Na pewno. I, zro i, zrobiłaby I zrobiłaby z każdym innym piłkarzem też. Umówbyś. Ale właśnie takie prywatne pytanie ode mnie, bo zawsze byłem ciekaw, kto ciebie mocno inspiruje, czy są takie Oj. postacie, które gdzieś tam cię wiesz. Tak, to jest temat, który musisz. Mnóstwo. Mnóstwo. Bo ja uwielbiam. Ludzi wybitnych, to znaczy hmm. uwielbiam, nawet czasami ktoś może nie jest wybitny, ale jest inspirujący. To przez. I wydaje mi się, że to jest najlepsze, żeby sobie od tych osób brać coś dla siebie. I ostatnio nawet czytałem biografię Leonarda Da Vinci i on miał taką wspaniałą cechę, że jak chciał coś zrobić, to najpierw podróżował i spotykał najwybitniejszych w tej dziedzinie. Spisywał sobie, robił wywiady, a później udoskonalał to dzieło, które być może już wcześniej powstało, ale pod wpływem różnych inspiracji tworzył nowe. I tak samo na przykład było z Cristiano Ronaldo. Opowiadał o tym pierwszy trener, który go przygotował do roli gladiatora. Mówił, że miał wspaniałe predyspozycje, materiał idealny do obróbki, natomiast przychodził i mówił: powiedz mi, jak trenuje Giggs i co ja mogę zrobić, żeby być od niego lepszym. To nie jest tak, że. Łukasz mówił, self-made man, jak jechaliśmy do tej audycji, natomiast jednak każdy self-made man potrzebuje inspiracji. I potrzebuje mistrza i potrzebuje kogoś, kto go inspiruje, to na pewno. Teraz będzie zgrzyt. A, ale wiesz co, czekaj, a propos tego <laughs> Leonardo da Vinci tylko ci powiem, bo potem zapomnę, ale pamiętam, że kiedyś wziąłem mojego ojca na taką wystawę, na której były współczesne wynalazki, które były inspirowane odkryciami i konstrukcjami Leonardo da Vinci. Mój ojciec jest takim, wiesz, domorosłym inżynierem i jest absolutnie złotą rączką. I tak ogląda to, patrzy z zainteresowaniem, mówi kurde, szkoda, że on już nie żyje, bo mu go w biurze konstrukcyjnym u zatrzymać. <grym> <grym> tak, dokładnie. Chociaż musiał, Tadeusza. musiałby mu zapewnić dietę wegańską, tak, musiałby tak, tak. mu uszyć różowe szaty, w których, których biegał, propos... no i pamię pamiętajcie, Mówiłeś, powiedziałeś, że. będzie zgrzyt. Dlatego, że. Chris... Dawincik to dalej. Chrystiano. nie, tak, Dawincik tak <laughs> rzuciłem. Nie, najbardziej. Od samego początku w dziennikarstwie chyba pierwszą osobą, która zrobiła na mnie takie wow, był Jakub Władysław Wojewódzki. I teraz tak. Bardzo mi się nie, po, nie podoba jego światopogląd mhm. i traktowanie ludzi. Ostatnio mhm. czytałem wywiad z pewną. Bo by się światopoglądowo różnicie. Nie, różnimy się. Na przykład w sprawie kobiet. Ale chcę powiedzieć jedną historię. Czytałem taki fajny wywiad z profesorką od Hejtu. Która się w tym specjalizuje, bodaj pracuje na Uniwersytecie w Olsztynie, i ona powiedziała tak mimochodem, że hejt do Polski wprowadził, spopularyzował i udostępnił ludziom jeden z jurorów pewnego programu. I już wiadomo, o kogo chodzi. Który publicznie rugał e, <grym> ludzi. Albo Jacek, Jacek, Cygan. Jacek Cygal. I powiedziała, że młodzi ludzie później spojrzeli na niego w takich kategoriach. Patrzcie, on ma kontrakty reklamowe, on jeździ znakomitym samochodem, m, dziewczyny do niego lgną, to może my też tacy powinniśmy być. Ale świetnie zasugerowała tym, którzy od razu pewnie chcieliby się rzucić na króla Bubu. Świ Bu świetny artykuł jest Król Bubu. Tytuł wpisujecie... W internecie na jakiejś stronie, której dokładnie nie pamiętam, bardzo długi artykuł o wojewódzkim, moim zdaniem idealny. I... Król Bubu zapisuje. Król Bubu. I tam ona powiedziała, gdyby on się nie pojawił, za chwilę ktoś podobny do niego, podobny charakterowo, by to zrobił jako pierwszy. Zagospodarowałby te nisze. Czyli tak. ludzie młodzi zauważyli, że można zarabiać pieniądze przez gnojenie innych? Że. To jest fajne, że tak można osiągnąć poklask, sukces. Ja nie chcę mówić, że, że on jest. Jakby, że robi tylko to. Robi tylko to, bo być może to było mu potrzebne, żeby stać się popularnym. Pamiętajcie, że on to robił w wieku dosyć późnym, tak jak na gwiazdę telewizji. Jednak telewizja to kult młodości. A to, że no, show przede wszystkim ze się. Tak, ale Niemcy zwróciłeś uwagę, że on był pierwszym wow. I ja wiedziałem, że za tą całą skorupą. Jest ktoś niesamowicie inteligentnie inspirujący i... Minęły lata i go poznałeś. Minęły lata i go poznałem, ale napisał taki artykuł, który dla mnie był przełomowy w Filipince. Jak nie studiować dziennikarstwa? I tam myślę, że wyłożył taką wykładnię dla, dla mnie jako dla przyszłego studenta, a poza tym tych postaci było sporo, no i było oczywiście Włodzimierz Szaranowicz bo z polskiego sportu i miałem taki moment, kiedy, kiedy się bardzo interesowałem na przykład karierą Lebrona Jamesa, Kobiego Bryanta, Cristiano Ronaldo i tak dalej, ale nigdy nie miałem idoli nigdy nie podchodziłem do idoli bezkrytycznie, na zasadzie, że go kopiuję i też podzielałeś ze mną te pasje, zainteresowanie i podziw do mózgu Pawła Zarzecznego, choć, wiesz doskonale, że był taki moment, kiedy kierownictwo stacji, w której pracowaliśmy, doszło do wniosku, że Paweł i Andrzej mają na nas zły wpływ mhm. i robimy przeformatowanie pewnego programu, żebyśmy się od nich oddalili. Tak. Bo uważali, że też... Czerpiemy z tego samego źródła i nie jest to źródło wody gazowanej. <laughs> bali się tego, po prostu się bali, że również tę stronę przejmiemy mniej może ciekawą, mniej inspirującą, natomiast jeżeli chodzi o mózg był postacią fascynującą od A do Z od samego początku. Ale jeszcze właśnie pro Wojewódzkiego, poznajesz go osobiście i ta twoja ciekawość się pogłębia, czy jednak czar pryska? Wiesz co, od razu widzisz, że to komiksowe życie, bo takie jest przedstawiane, kosztuje mnóstwo pracy, zaangażowania, wertowania książek i powiedział bardzo fajną rzecz, że wielu celebrytów, dziennikarskich celebrytów, wskakując na pewien poziom, ulega iluzji, że ja tworzę program i to ja jestem częścią tego programu najistotniejszą i ja Ale już to się jest nie muszę przygotować w kierunku Kuby Wojewódzkiego. i ja już się nie muszę przygotowywać. A... Okej, okay, ja już się nie muszę przygotowywać. A on to mówi, jest. a moje życie polega na czytaniu. Zwróćcie uwagę nawet na często takie zdjęcia robione w jego domu. Mnóstwo płyt, mnóstwo książek. I zazdroszczę mu niesamowitej pogody ducha młodości i tego, że wciąż mu się chce robić program w jakimś niszowym radiu, za który dostaje pieniądze pewnie duże, ale już nie robiące różnicy w jego życiu, bo jest cholernie ciekaw drugiego człowieka, cholernie ciekaw świata. Ile on ma lat? On jest rocznika mojej mamy. 66. 63, tak. Więc, no to już jest 56. 56. Chciałbym mieć... E, tak, tak wyglądać, tak, być tak sprawnym... U, sprawnym umysłowo, umysłowo bo ma rytualne, procesor w tak. głowie niebywały i powiem wam, że... Też Rozmawiałem z nimi i powiedział, że coraz więcej odpoczywa. Czyli te proporcje się zmieniają dotyczące tego, ile pracuje, a, a ile odpoczywa, bo jest w takim wieku, że musi się regenerować pewnie. Jeździ na dłużej. Bałtyk albo do Izraela najczęściej. Albo do Izraela. Natomiast w czym się nie zgadzam, w światopoglądzie, w spojrzeniu na pewnie na rzeczy związane z kobietami, na religię, etc. etc. Uważam, że jest bardzo słabym literatem, co udowodnił pisząc swoją książkę. Ale. Taka jeszcze rzecz, z którą się kompletnie nie zgadzam, że ja nie byłbym w stanie tak ludzi krytykować, bo ja jestem ciotowaty w tym aspekcie. No dupa. Jak ja kogoś skrytykuję, to później się czuję tydzień źle. A on wiecie, że wyciągał, rympał i, i uderzał. No wiesz. no my... Wiesz, co powiedział Michał Liskiewicz? Napisał w swoim felietonie w SuperEkspresie, żeby być precyzyjnym, że gdyby kuba wojewódzki tak się zachowywał w środowisku sportowym, piłkarskim, to dostałby od razu poryju. Przy pierwszym takim zachowaniu. Ale czy Paweł Zarzeczny dostał poryju? Może dostać. No, myślę, nie że wiem. mógł dostać. Niewykluczony jednak. Wiem, wiem, że Adam Godlewski podobno kiedyś. dostał. Od Piotra Światkowskiego. <gry> tak, ale Paweł chyba nie, bo też był zawsze gabarytowo dosyć mocny. Wiesz, Tylko co? Paweł miał. Mógł oddać, oddać, mógł oddać. Paweł też miał taki specyficzny sposób wprowadzania gościa w, w temat. To znaczy, przychodzi prezes Mioduski do stana futbolu. Paweł jest ewidentnie wczorajszy, a nawet zajebiście wczorajszy, i mówi tak, panie prezesie. Ja pana pocisnę w tym programie, pana zmasakruję, a niech pan pamięta, że jestem kibicem Legii, kocham Legię i życzę panu wszystkiego dobrego. No i... Po takim wprowadzeniu ten prezes wie, że to jest tylko teatr, że to jest mhm. tylko show, a Paweł jest innym człowiekiem, choć był też sprytny, bo wiedział, że może skrytykować Roberta Kubicę i Justynę Kowalczyk, bo nigdy ich w życiu nie spotka. Czy ty pamiętasz taką historię? I Jak to skrytykować kogoś, kogo spotkasz na drugi dzień? Jak? E, przy ekspresie do kawy. Myślę, że to ci się też spodoba, bo był jakiś taki słynny artykuł Pawła o naszym przyjacielu, kumplu, wielkiej osobowości, mózg inspirujący, duży talent. Adam Drygalski. Jestem Duchu. wielkim fanem. I to bez żadnej ironii. Duch tak. nas wprowadził w arka na telewizji tak naprawdę i reportażu. I uważamy, że pewnie w przyszłości praca z nim byłaby dla nas wciąż wielką nobilitacją. I pamiętam, że Adam był wtedy prezesem Polonii Warszawa. Paweł pracował w Polska The Times. I coś się mu nie spodobało. A! Już łapie. Chodziło o to, że Adam Drygalski, dostając informacje od Józefa Wojciechowskiego, że te Huż na rzecznikiem W Polsce ale... The Times, tak. W takim razie zero akredytacji dla tych gamoni z tej gazety. No i Adam Drygalski, jednemu, drugiemu, trzeciemu dziennikarzowi powiedział, sorry, bramy stadionu zamknięte. Polska The Times się świetnie sprzedawała, była trzecią gazetą w naszym kraju, i Paweł napisał taki artykuł. Że jakiś. Podrygalski. Pamiętam, <laughs> diletanti z włoskiego amator. Nie daje akredytacji dla trzeciej w tym kraju, czy czwartej, czy piątej, już nie chce. Ściemniać gazecie. I co my zrobiliśmy? Adam Drygalski został zatrudniony w Oren Sport Info. Paweł już pracował wcześniej w Oren Sport. Wydrukowaliśmy ten artykuł o panu Podrygalskim i umieściliśmy na ścianie. I scena, której nigdy nie zapomnę, Paweł, jak Basza, Zawsze się tak rozsiadał, ale wchodził również tak, powiedzmy, jak John Wszego? Wayne. John Wayne do salonu wszedł i my mówimy: To jest ten podrygalski. I Paweł z wielkim urokiem. No, witam cię serdecznie. Nie przejmuj się, że o tobie coś tam napisałem. Co tam w Polonii, jak Wojciechowski, miał niesamowity urok rozładowywania napięć. To Janusz Basławaj mówi: Paweł miał wspaniałą cechę. Wali się mu wszystko na głowę. Tragedie życiowe. Trudno. Wzruszył a, ramionami. Ja miałem okazję z nim współpracować jeszcze w Futbolniusie. Pamiętam, że on przychodził zawsze do redakcji i gdzieś tak między godziną 13 a 16 wychodził, siedział sobie w barze, pił piwko i mówi, że zawsze jakby ktoś pytał, gdzie jestem, poszedłem przestawić samochód. Po kilka razy się pytali, gdzie jest Paweł. No, przestawia samochód, przestawia samochód. Co, kiedyś ja myślałem, że to, co mówi, jest złe, że to jest kwestia lenistwa, ale kiedy go żona krytykowała, ja byłem świadkiem tego spotkania w jego domu, że nic nie robi, że leży, on mówi, ja właśnie teraz pracuję. I Paweł Wilkowicz mi ostatnio powiedział: Nie jesteś w stanie stworzyć nic w dziennikarstwie, będąc w kieracie, harując, bo musisz mieć czas na. Nic nie robienie. Porozmawianie z samym sobą, trochę na takie być może zaprzyjaźnienie się z myślami, które gdzieś są głęboko, no bo. Jesteśmy uzależnieni od wszystkich możliwych mediów, zwłaszcza, że nie mamy możliwości zamknięcia się na miesiąc i nie oglądania meczów. Jesteśmy uzależnieni od kontrolowania rzeczy na co dzień. I ciężko jest coś wymyślić kreatywnego, kiedy się po prostu ogląda mecz. Trzeba mieć spokój. Myślę też, że nawet czasami się ponudzić to jest tekst Wilkowicza, żeby stworzyć coś wyjątkowego. Ale widzisz, czekaj, bo chciałem troszeczkę rozszerzyć ten wątek tych osób inspirujących, bo popełniłeś kilka tygodni temu taki, taki tekst na swoim facebookowym koncie, w zasadzie na Facebooku mm. To Angry Man, który bardzo serdecznie polecamy. Także konto na Instagramie, którego jesteśmy wielkimi fanami. E, fanami. E, o tym, że jest duży deficyt ludzi, którzy potrafią inspirować w polskim środowisku piłkarskim. Tak. O tych ludzi cię chciałem zapytać, bo to, że jest deficyt, nie znaczy, że ich nie ma. Oczywiście, że są. E, najbardziej Robert Lewandowski i muszę Wam powiedzieć, że cholernie mu zazdroszczę i tak sobie pomyślałem wczoraj. No dobra, robię wywiad z lewym i chcę być piranią. Chcę mu się dorwać no do właśnie. aorty. Do czego się przypieprzysz? I go zmasakrować. Mogę powiedzieć, e, nie masz lewej nogi jak Messi. Nie przedryblujesz dziesięciu rywali. Nie zrobisz z Asamoi czy Asamoaha takiego pajacy. Nie, nie wrzucisz bałatęka do dziury nie wrzucisz do dziury, ale no, piłkę przeniesiesz nad głową rywala i tak. i nie wiem, co będzie za 5 lat, to rozwija się. Nie chlejesz, nie umawiasz się z tysiącem modelek i nie trafiasz na pierwsze strony brukowców w Niemczech, a brukowce są tam bardzo brutalne. Co więcej, nie przeklinasz, nie palisz papierosów, jak Gianluigi Buffon, jak Wojciech Szczęsny, jak Mario Balotelli, szereg innych zawodników. Masz swoje zdanie, nie można mówić, że jesteś nudny, bo to już minęło. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak Odkle, odkleił się, odkleił się. Od no tego. dobra, słabo grasz na turniejach, nie strzelasz wielu goli, nie jesteś zawodnikiem, który zdobywa kronę króla strzelców np. Mistrzostw Europy, ale już stajesz się najlepszym strzelcem w Europie w dwóch kolejnych eliminacjach: Mundialu i Mistrzostw Europy. I tak sobie pomyślałem: no kurde, nie ma się czego czepić. Naprawdę. I dlatego zrobienie wywiadu z nim po raz kolejny o bajerni, o transferach, o reprezentacji obrzęczku staje się wtórne. Natomiast uważam, że dzisiaj po tym zbudowaniu takiego pomnika jest osobą, z którego zdaniem liczą się wszyscy. Wy go znacie zdecydowanie lepiej. Ja bym chciał wiedzieć, jak wygląda dzień Roberta Lewandowskiego i dlaczego on jest taki zajebisty. Tomek Zawiśniak opowiedział mi fajną historię, bo zapytałem się go co byś wziął od swojego największego przyjaciela? Uważam, że zawiślak w stu Polakach, którzy mają największy wpływ na nasz futbol, powinien być na którymś z miejsc. Bo, bo ma ogromny wpływ na tego, ogromny. który ma największy wpływ. Oczywiście. On powiedział, wiesz co? Skromność i taką normalność posuniętą do granic absurdu. Pojechaliśmy kiedyś do niego, do Dortmundu i wiadomo, że człowiek świadomy, świadomy, to sobie może po meczu wyjść do klubu. Robiliście o tym ostatnio rozmowę z Mariuszem Piekarskim. I może na przykład pójść do klubu, żeby sobie posłuchać muzyki, posiedzieć w towarzystwie z kumplami, napić się wody Spędzić albo szambalować. Oczywiście. I opowiadał mi, że stał z Robertem do takiego w kolejce do klubu w Dortmundzie. Każdy, kto był w Dortmundzie, wie, że tam zbyt szerokiego wyboru nie ma. No i w pewnym momencie panowie selekcjonerzy powiedzieli, że. Koniec. A widać, już, tak, że wszystko zapewnione, a Wiesz, a ten lewy w kapturze, w czapie. I chcesz mi w powiedzieć, że po, by, by, był tam słynny Maras, który wziął to na siebie, czy nie? Nie. To inna historia, dobra, to mów. A może ta sama historia? I lewy mówi: No dobra, no to zamknięte, to idziemy do domu. Kurde, no gość, który strzelił chwilę wcześniej cztery gole Realowi Madryt, który był wielką postacią. To, to, to jest ta sama historia. I ona rzeczywiście miała miejsce. To znaczy, Robert powiedział: Zamknięte, to idziemy do domu. A Maras, który jest absolutnym królem życia, warszawskim bon vivantem i po prostu, wiesz, gwiazdą podziemia, powiedział: Jak to? I poszedł do tych ochroniarzy, mówi, Panowie, ja jestem przyjacielem Roberta Lewandowskiego, tutaj żądam loży po prostu i wejścia do tego klubu. No i mu dali. I tak, i on nie mógł sobie, właśnie Maras nie mógł sobie przekminić tego, jak lewy mógł nie wykorzystać swojej pozycji do tego, żeby wejść do takiego klubu. I to jest szok, bo każdy z nas, Chyba by starał się tę pozycję wykorzystać, pokazać twarz i powiedzieć: No, wpuśćcie mnie. Na Natomiast to... wiesz, co mnie imponuje. Jedna historia, Łukasz. Szczęsny jest na poziom, podobnym poziomie mentalnym, moim zdaniem, bo mówiłem ci o tym, że spotkałem go w polskim klubie. Ale jest jednak trochę inny. <laughs> trochę inny. Ale byłem szokowany, bo mówię do niego za przeproszeniem: Kurwa, 48 godzin temu widziałem cię w nocy w Polsce podczas meczu w Stanach Zjednoczonych. Co ty robisz w Warszawskim Klubie? I chciałem mu postawić drinka. Nie ma szans. Nie, nie ma szans. Nie, nie, nie jesteś w stanie nic nie postawić. To akurat. Masz... Ale, ale w ogóle, słuchaj, przekonaliśmy się o tym. Woda nie ma szans. Sz Szczena jest w stanie wypić po meczu jedno piwo 0,3 max 2. Dobra, panie Łukaszu, bez mówienia nazwisk. Byli tam też grupą, stadem. Piłkarze, którzy na co dzień grają, grają w, Ekstraklasie. w pewnym klubie ekstraklasy. Wszyscy. Nie jest to legia. W cztery dupę pijani. I pomyślałem sobie, okej, okay, nie powinien mieć pretensji, mieli kilka dni wolnego, ale pomyślałem sobie, ja pierdziel, jaka różnica. Ten nie musi. A oni pijani w cztery dupy. Ale wiesz co, przypomniała mi się historia a propos, bo powiedziałaś o Tomku Zawiślaku. A więc, kto, kto nie wie, ale to pewnie, to pewnie większość odbiorców wie. Wielkim przyjacielu Roberta od, od Kołyski, dzisiaj człowiek, który z nim ściśle współpracuje. I on powiedział kiedyś, że on nie wie, czy dziś by się z lewym zaprzyjaźnił, dlatego że w jednym aspekcie lewy jest cholernie męczący. W tych dniach, w których na tablicy wyników pod strzelcami bramek nie widnieje nazwisko Robert Lewandowski. Idzie. Że on jak ogląda mecz Bayernu i wie, że lewy nie strzelił bramki, nie to tylko czeka na moment, w którym zadzwoni lewy o północy, o pierwszej w nocy i wymyśli coś, do czego się za przeproszeniem przypieprzy. I mówi, że to jest niesamowite, ale to go właśnie zbudowało. Bo on cały czas jest mega głodny bramek. Że on będzie zadowolony wtedy, kiedy rzeczywiście bramkę strzeli. Że to jest taka cecha, która jest immanentna. No patrz, dobrze, patrz po... ile osób żyje z jego goli, nie? Tak. Ile, ile osób, ile. Tak. Humor ilu osób jest uzależniony od goli Roberta Lewandowskiego. To jest bardzo ciekawy aspekt. Ilu ludzi też utrzymuje nie no, bezpośrednio, a tak. pośrednio. Ilum daje, ilu osobom daje chleb. Panowie, jedno pytanie. Bo trzeba mieć cechy wrodzone, ale moim zdaniem poza zespołem cech, które. Pojawiają się u ciebie wraz z przecięciem pępowiny, masz też bardzo duże zdolności, żeby czerpać wszystko, co najlepsze od osób, które się pojawiają wokół ciebie. Ja mam taką teorię, że Robert Lewandowski, od powiedzmy, nie wiem, dekady, tak, od dekady, otacza się najlepszymi w swoich branżach. Czyli tak. Najlepsi fizjoterapeuci, najlepsi trenerzy, najlepsi piłkarze najlepsi biznesmeni, bo wiemy, że jego środowisko, jeżeli chodzi o tych ludzi, których poznaje z innych biznesów, to też jest środowisko osób wybitnych. I moim zdaniem oni wszyscy, wszyscy mają pewien zespół cech wspólnych, bez względu na branżę. No jak on na przykład kumpluje się z jakimś wybitnym artystą, na to przykład wie... z, nie wiem z Jimkiem z, z, Głębo. z, Głębo, z Głębo. tak, to wiemy, że są to ludzie, którzy posiadają pewne cechy bez względu na branże wspólne, że to jest jednak grupa wyjątkowych ludzi i dzięki temu, że on jest w tym środowisku, w mojej ocenie, on staje się coraz lepszy. Ale też ma taką grupę znajomych, których zna od czasów podstawówki albo ciut później, z którą jest na dobre i na złe od kilkunastu czy nawet już za chwilę kilkudziesięciu lat. Piękne zdanie lewego, że nie po to trafiłem do piłki, żeby szukać sobie przyjaciół, bo ich mam od dzieciństwa. No właśnie, i jakby ta grupa, którą ja poznałem dość dobrze, to jest też rzecz, która jego trzyma na ziemi i która nie pozwala mu odfrunąć, bo to są ludzie, którzy w swoich dziedzinach zrobili względne sukcesy, osiągnęli względne sukcesy, bo tam są prawnicy, tam jest gość, który ma firmę transportową, mnóstwo ludzi, którzy pracuje w różnych dziedzinach, ale oni regularnie się spotykają i on cały czas ma do czynienia z takimi powiedziałbym problemami zwykłych ludzi. A mnie się wydaje, że on dla nich nie jest napastnikiem Bayernu Monachium. To samo mówiła mama Cristiano Ronaldo. Udzieliła wywiadu w jakiejś gazecie, bo opublikowała swoją książkę i powiedziała, że po przekroczeniu progu Domostwa swego, Cristiano Ronaldo nie jest już napastnikiem Juventusu, Realu czy reprezentacji Portugalii, jest po prostu ich członkiem mm -hmm. rodziny. I żaden z innych członków rodziny nie czuje się od niego gorszy. Mówiła, że nie ma żadnych rozmów w pewnych sytuacjach o piłce, dlatego że on musi mieć azyl. I twierdziła, że te dwa światy ze sobą idealnie współgrają i że dzięki Temu, że są tak różne, on osiąga taki sukces, bo każdy jest tylko człowiekiem i potrzebuje normalności, każdy potrzebuje miłości, pewnie miażdżąca większość mężczyzn chce mieć dziecko. Tak sobie ostatnio czytałem o, o zlatanie i on bardzo wcześnie chciał mieć. Wczoraj obchodził urodziny, to znaczy dzisiaj obchodzi, ale to będzie tak. miało emisję w piątek, jego 30... najlepszego. 38. I on powiedział, że zawsze chciał mieć dzieci. I zwróćcie uwagę, jaka jest różnica wiekowa między nim a jego partnerką? Chyba 10 lat, z mm -hmm. tego co się orientuję. I to ona jest starsza. Tak, ona jest starsza. I mnie się wydaje, że Lewandowski należy do tej kasty. No, jak urzekająca jest rodzina Leo Messiego, i jak ważna jest dla niego ta grupa osób. Ale Messi też ma swoich ziomów, do których nie dopuszcza żadnej osoby z zewnątrz nowej. No bo dzisiaj już znajomość z Messim jest interesowna kogoś z zewnątrz. A nie macie też poczucia, że jednak Lewy będzie piłkarzem już zawsze niespełnionym? Patrząc na jego możliwości piłkarskie, to nie będzie gdzieś tam, zanim się ciągnęło, że nie wykorzystał tej kariery w 100%? Mnie się wydaje, że to jest tak, że... Nie, nie wykorzystał w sensie trofeów. Trofeów, ale i też zmiany ligi chociażby, bo jednak mhm. jesteś cały czas w zweryfikować, gdzieś... mhm. Że nie zagrał w Realu Madryt, tak. ale każdy piłkarz ma coś takiego. Mnie się tak wydaje. Okej, okay, ktoś powie, no dobra, ale Szawi wygrał wszystko, co mógł wygrać, tak? A nie wiemy, może coś w jego życiu się nie powiodło. I mnie się wydaje, że to są piękne słowia, słowa Sophie Loren. Jak zapytano ją, czy ona jest zadowolona, szczęśliwa w życiu, szczęśliwa. Powiedziała, szczęśliwym można być tylko fragmentami, zadowolonym można być przez większość życia. I mnie się wydaje, że chyba on nie myśli o takich rzeczach. Może ten transfer do Realu... Był na, był na pewno moment, w którym transfer do Realu stał się pewną obsesją jego i jego otoczenia, ale wydaje mi się, że ta choroba już minęła. To znaczy, tu już, tu już jakby nie ma zagrożenia, że to jest gdzieś z tyłu głowy i... Zresztą, Zresztą chyba wspomniany Tomek Zawiślak miał nawet koszulkę Realu z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego Jezu, i wrzucał takie zdjęcie, kiedyś pamiętam, na Instagram. Zresztą... Yy... Podczas jednego meczu Realu w tym sezonie był gość, który miał koszulkę z, z dziewiątką i z nazwiskiem Lewandowski. Lewandowski. To wyłapały kamery i to, to pokazywały, więc z pewną nostalgią Tomek e, spojrzał na to zdjęcie, na tego screena, kiedy mu go wysłałem. Ale dobra, żeby nie było, że się nam zrobi taki program o Lewym. Bo tych chyba... Bo to... za mało o nim mówimy. Wiesz co na tak? dzisiaj, za przykład? Mało? W Chile powiedział mi taki fizjoterapeuta, który. O też fajna historia, bo ja uważam, że im. Lepszej klasy piłkarz, tym lepszy człowiek. Nie zawsze, ale wielkoduszność tych wielkich bywa gigantyczna. I powiedział mi taki fizjoterapeuta, przypadkowo go spotkałem na boisku, mówi: A, ty jesteś z Polski, super, pozdrów lewego. A ja mówię. Ale dlaczego? A wiesz, bo Arturo mi załatwił miesięczny stasz u i ja sobie przyjechałem do Bayernu i wiesz, i mogłem sobie oglądać treningi i rozmawiać z lekarzami, z Millerem Wolfartem. No, no się, no. jeden z najlepszych, nawet Bolt się u niego leczy, chociaż Guardiola myślał inaczej, i mówi, I wiesz co? I Lewy mówi trochę po hiszpańsku. Si. Un poco. I un poco. Mówi, mówi, że kuma. I mówi, wiesz co, wielokrotnie z nim rozmawiałem i na przykład również do Riberego przyjeżdżał taki Włoch, który Fronka Riberego leczy. Nawet kiedyś wyleczył go samymi treningami, nie operacją. I Riberi mówi do niego: Dobra, jesteś super, wierzę ci, ale przysięgnij na zdrowie swoich dzieci, że nie zniszczysz mi nóg, bo ja jeszcze chcę pograć. Operacja nie będzie dobra. On mówi: Nie, nie, zmienimy to ćwiczeniami. I mówi, że sobie siedział z tym, z tym gościem od Riberego i rozmawiał z Lewandowskim. I Lewandowski jest potwornie nieufny, jeżeli chodzi o, o lekarzy, w sensie, że ma świadomość tego, że tam nikt nic mu nie może spieprzyć. Tak, ma świadomość własnego ciała. Bardzo. Bardzo wysoką. I jest nieufny, ale bardzo chce chłonąć wiedzę, być może niepotrzebną wielu piłkarzom, bo mogą to zostawić specjalistom, prawda? I opowiadał mi, że, że Lewandowski jest super gościem, że Lewandowski ma mental latynoski, jeżeli chodzi o towarzyskość. Na przykład, kto był jego ulubionym kumplem w Bayernie? Jednym z ulubionych był Frank Liberii, tak. o którym świetne zdanie powiedział Tomek Zawiślak, że Arturo ideali Frank Liberii to są goście, których. Kochasz mieć za kumpli, ale nie chciałbyś mieć ich za, za partnerów biznesowych. A, za partnerów biznesowych, to tak, tak, tak. tak. No, no, i uważam, że o tym lewym mówimy za mało. Mam takie zdanie, że gdyby on urodził się w kraju, w którym kocha się piłkarzy jak bogów, no to byłby noszony w lektyce, a jednak u nas z pewną nieufnością. I wiesz co? Co jest złego w tym, że... Ja, ty czy Kuba podejdziemy sobie z taką wielką czołobitnością do lewego. Ktoś powie, Ero, robicie mu pałę. To, to jest straszne w Polsce. Często nie można kogoś pochwalić, bo. O, od razu na kolanach. Jest bo od, od, od razu, razu na kolanach. My to wiesz, my to cały czas. kolan nam usta. Na, na, na kolanach, tak no, podobno. No, Ale... no kurde, no dlaczego mam się czepiać o coś Roberta Lewandowskiego? no on nie strzelił sytuacji w meczu z Austrią, no shit happens. Ale wiesz co, ja też yy, wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego on lubi Monachium i dlaczego się na, na koniec przekonał do tego, żeby z tego Monachium nie odchodził, bo Kuba powiedział o tym, że Leo Messi jest gościem, na który dzisiaj nie ma szans na bezinteresowną relację. Ja myślę, że z Lewandowskim jest podobnie. To znaczy, on dzisiaj w Polsce nie ma szans na to, żeby stworzyć z kimś relację A, to ja to A ty to powiedziałeś, tak? Przepraszam. Tak dziękuję, się dziękuję, że się dziękuję. po prostu, wiesz, akurat sprawdzałem, wiesz, pocztę. Walczę, bo czasie. to bardzo mądra teza była. <laughs> w każdym razie myślę, że z Robertem jest bardzo podobnie i też byłem świadkiem wielu scen, których... Nie chciałbym doświadczyć, dlatego uważam, że popularność wcale nie jest taka fajna, jak się niektórym ludziom wydaje, bo latałem z kadru przez wiele lat czarterowymi samolotami na, na mecze, czarterowymi, czyli obsługa jest tylko dla tej grupy ludzi i tylko dla tej reprezentacji. Oczywiście w tych czarterach czasem latali sponsorzy, członkowie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i jacyś zaproszeni przez prezesa goście. I wyobraź sobie, że w takim czarterze Robert Lewandowski który mógł sobie myśleć, że wreszcie będę mieć chwilę spokoju, bo nie masz szans na lotnisku, bo pan z ochrony do ciebie podejdzie, bo pani, która ci podbija paszport, na pewno będzie chciała sobie zrobić zdjęci, że będziesz miał chwilę spokoju. Więc co robisz? Zakładasz słuchawki, chcesz się przekimać. I wyobraź sobie, że dochodziło do takich absu ab absurdów, że stewardesy, które obsługiwały ten lot, budziły śpiącego Lewandowskiego z prośbą o podpis na koszulkę dla kuzyna, siostrzeńca, chrześniaka, whatever. Wstyd. I... Y Czułem takie zażenowanie wewnętrzne wtedy i sobie pomyślałem, kurna, ten gość nie zazna spokoju, póki, yy, póki ta kariera trwa, póki piłka jest popularna. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a problemy pierwszego świata, ale kiedy cały czas ktoś ci zawraca dupę, to po prostu to męczy łeb. Tak i dlatego Zlatan, kiedy kupiła go Barcelona, wkurzał się, że musiał lecieć normalnym samolotem. Oni taką wiadomość wysłali, jesteśmy normalnymi ludźmi, dlatego przyleć normalnymi liniami. On mówi, to nie chodzi o to, że ja mam jakieś wydumane ambicje i wymagania. Chodzi o to, że dla mnie to jest niekomfortowe. Też niekomfortowe dla moich dzieci. Mm -hmm. Dlatego, że one są no, niestety, ale również napastowane. Przerażającą rzecz widziałem chyba kilka miesięcy temu co się dzieje na lotnisku, kiedy na to lotnisko wchodzi David Beckham ze swoimi dziećmi i żoną. Przeraża. Każde z jego dzieci dzisiaj jest wielką gwiazdą. Kiedyś spotykałem się z taką starszą kobietą, która powiedziała mi bardzo mądre zdanie, bo o tych kobiet można Boję się zapytać, kto to był. dużo wyciągnąć, że ona nigdy nie chciała być popularna, ale chciała być bogata. I mnie się wydaje, że jak się ma do wyboru jedno albo drugie, to powinno się jednak wziąć pieniądze, bo ludzie nie wiedzą, jak zła, jest, jak zła jest popularność, ale myślę, że to, o czym Lewy też marzy, bo pewnie będzie grał w e, MLS-ie w ostatnich latach swojej kariery, będzie piękne, dlatego, że, <laughs> super anegdota, Andrea Pirlo dla Versace robił sesję na Manhattanie i zatrzymało go w ciągu dwóch godzin dokładnie cztery osoby. No, i <laughs> właśnie, no. Who the fuck Pirlo? <laughs> powiedziałeś o zlatanie i o tym samolocie do Barcelony, to wczoraj akurat ja czytałem historię Wiktora Waldesa, on podobno cały czas y, podczas treningów Pisałeś, i podczas nie? nosi ze sobą trzy monety i paragon w wysokości 5 euro, który, to jest absurdalne, który jeszcze ma z czasów, kiedy był w Augsburgu w Niemczech i leczył się wówczas u jednego z lokalnych lekarzy i nagle został tam sam Podróżował komunikacją miejską, chodził do kawiarni do restauracji i stwierdził, że kurczę, ja żyję jako piłkarz Barcelony w bańce nie zdaję sobie sprawy z tego, jak wygląda prawdziwe życie. I on mówi, że te monety, które wówczas wydał mu chyba kelner w restauracji, ten paragon, cały czas trzyma, żeby sobie o tym przypominać, że to go jednak gdzieś tam, wiesz, jest takim talizmanem i to go też trzyma twardo. Jak Subotic, tak? Tak, 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 tak? tak, Jeździ on komunikacją jakoś, miejską. Jakieś studnie w Afryce kopał sobotic też przecież. A cudowny to... człowiek, niesamowita osobowość, i on sobie w e, Berlinie jeździ komunikacją miejską. Nie ma samochodu mówi, kurde, jak fajnie wrócić do normalnego życia. chyba Leno też jeździ metrem na treningi. Mark Stegen na pewno w Barcelonie też się poruszał komunikacją miejską. Nawet jeździł sobie na Hulejnodze. Jeździł po, sobie na Hulejnodze i rowerem. Po ulicach, więc akurat dla tych niektórych sportowców powrót do normalności jest czymś pięknym. Chyba to Murinia mówił, że on uwielbia za to Anglię, że tam nikt go nie zaczepia, bo wszyscy czekają na moment, kiedy będzie można to zrobić, czyli sobie skończy obiad, skończy sobie robić zakupy, wtedy może można podejść i zapytać kulturalnie, czy moglibyśmy z Tobą sobie zrobić zdjęcie. A to jest w ogóle ciekawa historia, bo chyba mi ostatnio Piotr Domanowski opowiadał, że pod San Siro jest taka restauracja, gdzie przychodzą piłkarze Interu i Milanu. I jeżeli ktoś przeszkadza tym zawodnikom w konsumpcji, to przychodzi taki starszy właściciel i za łeb. I kop w dupę i wyjazd. A nam Krzysiek Piątek opowiadał, że wychodził z zakupami z Carfura w Mediolanie i nagle go dopadli kibice i on właśnie z tymi siatami jeszcze, oni zdjęcie, zdjęcie od razu, o opi, opi. on mówi, się, chociaż kurze. bez tych reklamówek, dajcie mi, opuści, dajcie mi te wyjazd, te reklamówek, żeby... Mogliby pomóc, no, zanieść, dokładnie, <laughs> dopiero później zdjęcie, chociaż zawsze w tych zdjęciach najbardziej mnie bawi to, jak Leo Messi robi foto kibicowi, który ustawia się obok Javiera Mascherano. Tak, <laughs> to jest... To, jest to, było, tak. to było genialne, ale... Często jest tak, że pewni piłkarze szybko umierają, i opowiadał mi jeden dziennikarz sportowy, że dla niego wstydem było to, że szedł sobie na stadion z byłym reprezentantem Polski, który miał o, w karierze dosyć dużo dobrych występów, Andrzej Józkowiak, 13 zdobytych bramek. I ludzie prosilizko, żeby robił im zdjęcie z, z, tym, dziennikarzem? z tym dziennikarzem. I Uuu. mówi, to jest medalista olimpijski Andrzej Juskowiek. A on mówi: dobra, 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 I, i to jest to, co nas poraziło w przypadku wizyty w Porto z Józefem Młynarczykiem, jaka tam jest po prostu jaki tam jest szacunek do byłych legend, jaka jest świadomość też tych zawodników, którzy kiedyś występowali w twoim kochanym klubie, to było coś, czego u nas na pewno nie ma, bo myślę, że idzie sobie Piotrkowską Józef Młynarczyk w Łodzi i inaczej nikt go nie rozpoznaje. I to nie chodziło o ludzi, którzy pamiętają go jeszcze z boiska, którzy pamiętają FC Porto. Z lat 80., kiedy byliśmy na piwku w knajpie, 20-kilkuletni 20 ludzie kibice w CEPORTO podchodzili i pytali, czy to jest Józef? To jest on, czy możemy sobie zrobić z nim selfie na Instagram? Mm -hmm. To było naprawdę urzekające. Ale wiesz co? Dlatego, że często ulegamy jakimś mitom. Ja uważam, że w Polsce nie ma gigantycznego zainteresowania piłką poza zainteresowaniem sukcesem. Sukces jest czymś, co. To zainteresowanie rozbudza i oczywiście jest w moim odczuciu wielkie, wielkie, nieproporcjonalne do zainteresowania polską piłką, w sensie ligowym, zainteresowanie kadrą. Wszystkich to obchodzi. Mhm. Ja zawsze badam te nastroje pośród moich kumpli z Podkarpacia, które jest pustynią, jeżeli chodzi o ekstraklasę i oni w ogóle nie jeżdżą na mecze polskich drużyn, z wyjątkiem Wisły, jest tam kilku fanów Wisły Kraków i wszyscy tylko szukają promocji na Wizzera, na Ryanera, żeby lecieć do Madrytu, do Mediolanu, mają rodzinę w Londynie, to pojadą na Chelsea i wszyscy tylko piszą na grupie, grupie o nazwie łączy nas piłka, <grym z> piwka, na której piszą tylko o reprezentacji, to ich grze niesamowicie I Liga, I, Liga i Liga Mistrzów. I Liga Mistrzów. I to jest takie trochę przykre bo jednak mi się wydaje, że to dla nas też. No. My byliśmy beneficjentami tego zjawiska. Ale mi opowiedział jeden młody człowiek ostatnio. Spotkałem go w Arkadii. I mówię do niego, komu pan kibicuje? I on mówi od razu, Real Madryt. A ja mówię, a może komuś z Polski? Nie, z Polski to nie, nie, nie chodzę na mecze, nie, nie chcę tego oglądać. A ja mówię, ale to źle, bo musimy pieniądze zostawiać w polskich klubach, ja musimy ten, ten rynek napędzać. I on do mnie mówi, no ale dlaczego ja mam oglądać? A ja mówię, no wie pan, no ja się jarałem Wisłą, e, z Szalkę, z Parmą. A on mówi, a czym ja mam się jarać? No jak w ostatnich latach w ogóle nie ja I ja mówię, kurde, Eureka! Rzeczywiście, on ma rację. On... Czy my byśmy... Jakie, masz Jakie macie najlepsze wspomnienia z mini sukcesów polskich drużyn? Awans do Mistrzostw Świata w 2002 roku. Ale klubowej piłki. A, klubowej piłki. No, klubowej piłki. No to Liga no, Mistrzów no. z Legią Warszawa, takie pierwsze moje wspomnienie. Mecze z Panatnie Kosym. Dokładnie. Widzew, prawda? Tak. Makek Cidko, walący gola w I te epizody Wisła Real Saragossa, Wisła Szalkę i tak dalej. Myślę, że też takie mecze, które gdzieś tam utkwiły w pamięci z udziałem Groklinu. Tak, no tak, na pewno. City jest bo tak, Bordeaux, Do których wracamy. A to był jeszcze czas przed ekspansją internetu. A dzisiaj internet bardzo dużo zmienił, bo ja zawsze to mówię, że dziewczyny z Jeżowego mają dostęp do Instagrama, oglądają mafeszyn aha, i, chcą mieć, <grym> i chcą mieć te same ciuchy. A co my mogliśmy wiedzieć w 2001, w 2000 roku? Bardziej kochaliśmy futbol lokalny bo nie mieliśmy dostępu. I to się zmieniło. Nawet powiem Wam straszne rzeczy. Taki raport był w UEFie, krążył, jakiś dziennikarz dopadł do tego angielski i się okazało, że globalizacja strasznie rujnuje futbol lokalny, że w pięciu ostatnich latach kluby z pierwszej piątki, najmocniejszych lig w Europie, zapłaciły mniej no, do kas 622 innych klubów zrzeszonych w ligach od 6, nie wiem, do 30, do, czy do 40%, bo wyciągają coraz młodszych piłkarzy, bo mają więcej pieniędzy na scouting i powiększa się ta różnica. I to jest przerażające, że nawet pod kątem finansowym, kiedy w ostatnich pięciu latach, no, szalenie zmienił się rynek, okazuje się, że my dostajemy mniej hajsu od tych mocniejszych. Bo przede wszystkim pieniądze cyrkulują między tymi najmocniejszymi. najmocniejszymi. I nawet jest tak, że ta Benfika weźmie piłkarza utalentowanego. Na przykład, nie wiem, z Czech, z Polski, czy ze Słowenii. Czy ze supportu, Jana, Jana Oblaka, a później 16 milionów wpłynie na konto benefiki. I dlatego, moim zdaniem, powinny być większe pieniądze dla klubów, które szkolą. Jeszcze większe. Bo w ostatnich pięciu latach, niestety, ale destabilizacja nastąpiła spora. I głównie chodzi o Premier League, które tak bardzo negatywnie wpływa na, na inne ligi pod kątem ekonomicznym. Czy nie chcielibyśmy porozmawiać jeszcze jednak o, jakich o jakichś postaciach z polskiego rynku, które Cię inspirują? Bo jednak, tak jak mówimy o lokalności, no to. Kiedyś, to ostry, też... ba, kiedyś ostry, bardzo. Bo wyrastałem w tej muzyce, a dzisiaj jakoś te ostatnie płyty do mnie nie trafiają. Może dlatego, że trochę. już macie inne problemy, inne już życie. Już mamy inne problemy, inne życie. Na pewno z y, takich osób. Ale właśnie z piłkarskiego z środowiska. piłkarskiego mówiliśmy. środowiska. mówisz o Polakach z piłkarskiego mm. środowiska? No najchętniej. no. W sensie, że możesz mówić też o innych, ale. Czekaj. Ale jak Trenie... się czujesz niezręcznie. To... In inspirują piłkarze, tak? Albo trenerzy. Albo trenerzy. No kurde, kraj bez sukcesu. A wiesz, a łatwiej jest sobie poczytać o brajancie, na przykład. To jest, to jest najgorsze, że, że łatwiej sobie poczytać o, o brajancie. O, na przykład fascynował mnie mózg Karola Wojtyły. Bo był hiperpoliglotą, bo miał genialną pamięć i miał taką rzecz, której nigdy nie będę w stanie posiąść, że czytał sobie gazetę, obok siedział dziwisz, czytał mu książkę i on to kumał. Rozumiesz? Oglądałem, oglądałem film dokumentalny, serial teraz dokumentalny o Billu Gatesie, który był w stanie przeczytać 194 strony książki w ciągu godziny Bez i LSD. 90% treści. Okej, okay. co, co łączy od Obamy poprzez Gatesa po wielu ludzi, którzy odnieśli sukces? Co ich łączy? To, że każdy z nich wstaje wcześniej rano albo wstawał, Niektórzy już z tych osób wymienionych w tym artykule nie żyją. I każdy czytał. Każdy. Oleg, Oleg Wanzel też staje wcześniej rano. Kurczę, I wieś, też czyta. czyta no. Tak, no widzisz. Dlatego, że nic tak nie rozwija podobno twojej percepcji, wyobraźni i tak dalej, jak czytanie. Że nie możesz tego zastąpić innymi mediami audiowizualnymi. coś w tym jest. To jeszcze czyli... Marcin, tylko co mi się dziennikarz Kanał Plus Sport, mówił mi zawsze, że on staje po piątej. I ma wtedy takie trzy godzinki dla siebie, wie, że do ósmej po prostu może robić co chce, może wyjść pobiegać, może sobie poczytać, coś się przygotować spokojnie do, do meczu, bo później wstaje jego córka, żona, no i wiesz, zaczynają się obowiązki rodziny. Zakochałem się w audiobookach, bo uważam, że idealnie ćwiczą koncentrację, bo leżysz, słuchasz i nie możesz odpływać. Na początku się odpływa, bo jesteśmy jednak mocno rozkojarzeni. Podobno już człowiek średnio może zachować koncentrację na niższym poziomie, czyli sekundowo mniej niż złota rybka. <laughs> hmm. Jesteśmy wiesz, że to jest tak. problem dla trenerów na przykład przy okazji odpraw taktycznych. Właśnie Marcin Dogan zawsze to podkreślał, że taki maksymalny czas, podczas którego jesteś w stanie skupić uwagę piłkarza, no to jest 12 minut nie więcej, bo później jednak już ta uwaga się go sprasza. I bardzo dobrze, moim zdaniem. I to jest też w nawiązaniu do tego, o czym mówił nam Łukasz Piszczek, który jakby doświadczył różnych szatni. Mówi, jak zmieniła się szatnia piłkarska, że kiedyś trzeba się było koncentrować na mecz poprzez płomienne przemowy, krzyki i trzeba się było w ten sposób bodźcować, a dzisiaj ci młodzi ludzie, i, mówię, i on, on mówi, nie mówię, że to jest złe. Tylko to jest inne. Dzisiaj ci młodzi ludzie przychodzą i puszczają sobie muzykę, śmieją się, żartują. Na początku było to dla niego trudne, żeby to zrozumieć, ale dziś w pełni to akceptuje i rozumie. Na przykład, nie wiem, lifestyle Jaydona Sancho, tak? Okej, okay, to dwie kwestie, żeby nie zapomniał. Chyba Darwin to już napisał. No, twórca takiej, powiedzmy, teorii pomnikowej, fundamentalnej, kamień milowy cywilizacji. Że w przyszłości zwyciężą nie jednostki najbardziej utalentowane, najbardziej pracowite, tylko posiadające zdolność dostosowania się do zmian, a nawet przewidzenia pewnych zmian. To jest tekst Darwina. Co do tej historii z Piszczkiem, to zapytam Was o jedną rzecz, ale najpierw Deschamps, tener mistrzów świata, wywiad moim zdaniem epokowy, tak jakoś tak bez echa przeszedł w Polsce, mówi tak. Finał mistrzostwa Świata 9:8. Cisza w samochodzie. E który wiózł ich na autokarze, który wiózł ich na finał to znaczy... z Brazylią. Okay. Cisza. Wchodzimy do szatni, cisza. Każdy maksymalnie skoncentrowany. Nikt ze sobą nie rozmawia. Później Emerzeke ich motywuje, wychodzą, walą tę Brazylię 3 do 0. Finał Mundialu 2018. Wchodzą chłopaki z głośnikami. Kubeczek głośnik... Ci się źle ułożył, przepraszam Cię. Wchodzą chłopaki z głośnikami. I co się dzieje, panie Łukaszu? Muzyka... Jaja i tak dalej, Paul Pogba. W 90 a no teraz w 2018. I on mówi tak, gdybym ja powiedział wyłączać tę muzykę, bo my w 98 to wygraliśmy mundial, kiedy byliśmy skoncentrowani. Ja, Zidane, Jorka F., Karambe i tak dalej. To jest nie? dokładnie to. Co wy tutaj odpieprzacie? No to mówi to, oni by na mnie spojrzeli, co ten dziad gada w ogóle, umiejętność. Pisałeś o tym wczoraj, prawda, że ten musi dostosować do tak. Nagyswant ale Sman powiedział znakomitą rzecz. Jednak myślę filozof w pozytywnym tego słowa znaczeniu powiedział znakomitą rzecz odnośnie treningu i młodych trenerów i to taki jak jakiś polski trener tego będzie słuchał. Trener młody musi być ofensywny. Dlaczego? Dlatego, że młody trener zdobywając 30 punktów, i grając gówno piłkę, a stary trener zdobywając 30 główną piłkę są zupełnie inaczej oceniani. Czyli młodemu trenerowi, który będzie grał główną piłkę, będzie bardzo ciężko później zmienić nastawienie. I bardzo będzie mu się ciężko przebić, bo po co my mamy zatrudniać młodego, który gra to samo co stary. Spójrz na wrzęczka. zdobył 13 punktów, To teoretycznie nie, nieźle to wygląda na papierze, ale jednak gramy główną piłkę. Myślę, że jest taki problem, to, to moja taka teoria, nie wiem czy słuszna, ok, może się nie zgodzicie, ale uważam, że dzisiaj we współczesnym świecie funkcja selekcjonera reprezentacji Polski nawet nie jest istotna z punktu widzenia taktycznego, typowego coachingu i itd., tylko musisz być dojrzałym człowiekiem. Uważam, że Adam Nawałka poprzez swoje doświadczenia życiowe, także trudne, poprzez to, jak patrzył na świat, że mimo wszystko, jak na polskie warunki, był światowcem, posiadał większe doświadczenie jako człowiek i był zupełnie inną osobowością. Jerzy Brzęczek uważam, że przegrywa bardzo na tym, że jako osobowość, jako człowiek, nie jest tak inspirujący, tak doświadczony, tak powiedziałbym mądry jak Adam Nawałka. Co u niego wychodzi? Nieumiejętność zachowania się w pewnych sytuacjach niesportowych. Nieumiejętność komunikacji, nieumiejętność zbudowania relacji międzyludzkich, nieumiejętność pogadania z piłkarzem nie o taktyce, moim zdaniem. Zwróćcie uwagę, kim są wybitni selekcjonerzy? Ja uważam, że wybitny jest Fernando Santos. Inżynier, człowiek wielkiej kultury, bardzo doświadczony i mądry. Roberto Mancini? Roberto Mancini uchodzi w grupie włoskich trenerów za gościa o niesamowicie szerokich horyzontach. Nie wiem, Cesare Prandelli wcześniej? Super gość. Vicente Del Bosque? Przede wszystkim osobowość. Nie jakiś taki, wiesz, technokrata, metodyczny A nie technokrata, trener. ani nie strateg, wielki taktyk. Jakim strategiem jest Didier Deschamps? Didier Deschamps jako... Pierwszy francuski trener umiał coś stworzyć pozytywnego z ekipą rozwydrzonych gości. No nie był Raymondem Domenekiem. Był jego, przeciwstawień... jego przeciwstawieństwa. Ja Prze... się dopiero ostatnio dowiedziałem, że on Ech. jest Baskiem w ogóle z pochodzenia. Nie wiedziałem o tym. Tak, Cię jak, jak Michentel i zarazu. Tak, tak, tak. Kto jeszcze z takich trenerów, no, no stop, powiecie, Southgate. Ja uważam, że to jest znakomity gość. Gentumen. I jeszcze jedna historia. Jak wyglądają najlepsi selekcjonerzy? Zwróciliście uwagę? Ja nie mam nic do brzęczka, ale jak są ubrani, jak wyglądają? Raczej ludzie z klasą. Ja, jak wygląda Southgate? Jak wygląda... E... Jogilev. Tak. Jak wygląda Fernando Santos? Jak wygląda Roberto Mancini? Dzisiaj to jest cholernie ważne. Ten zawód, moim zdaniem, selekcjonera, stał się bardziej zawodem psychologa Zdecydowanie. osobowości, Niż gościa, który zarządza taktyką. Andrzej Iwan mi kiedyś powiedział takie fajne zdanie. Wyszecha zajebiście, łatwa jest praca trenera. A ja mówię, nie no, trudna, trzeba harować. On mówi, Jak ja bym był trenerem, to bym sobie zatrudnił zajebistych gości od taktyki, przygotowania fizycznego i tak dalej. I to mówił Klop. To jest klop Piotrka Świerczewskiego. Nie, nie bój się zatrudnić gościa, który jest lepszy od ciebie w jakimś aspekcie. Nie bój się, twój autorytet na tym nie ucierpi. Wiesz, i myślę, że dzisiaj na, na tej płaszczyźnie przede wszystkim brzęczek przegrywa. Nawet na takiej płaszczyźnie Jezu wiśnie ja sobie to, o takich kategoriach myślę. Jak łatwo jest nas omamić. Jak łatwo jest mieć dziennikarzy za sobą. Wiesz, co ja bym robił? Robiłbym na przykład raz na trzy miesiące. Takie spotkania śniadania z dziennikarzami. Panowie, co myślicie? A, o, a, oni już, a oni już zachwyceni. Wow, selekcjoner zapytał, co my myślimy. O tym mówił Cezary Prandelli, chyba, tak? jak kiedyś opowiadał, kiedy był w Kowerciano i miał, miał swój wykład. Natomiast czy Adam Nawałka robił te spotkania z dziennikarzami? Nie, no, nie, Ale. Totalnie skrajna. O, skrajna postawa, ale, ale myślę, że bardziej go lubili piłkarze. I był lepszym psychologiem właśnie niż Jeżebczyk. I Ten właśnie to, lepiej zarządza, to, o czym ty mógł. powiedziałeś w kontekście budowania relacji, bo my, my ostatnio, nie tak dawno, spotkaliśmy się z Dawidem Kownackim i mówi jakie ważne jest czasem podejście i zapytanie, co słychać, jak się czujesz, Adam Nawałka był tym mistrzem, bo on nie tylko pytał ciebie, co słychać i jak się czujesz, a żona, jak tam, wszystko okej? Okay? Dzieciaki? Są w formie? Yy, I tak dalej, i tak dalej. I wiąże się z tym bardzo zabawna anegdota, ponieważ Tomek Dawidowski jest jedną z niewielu postaci w polskiej piłce, która nie patrzy na Adama Nawałkę z czołobitnością, bo miał z nim pewne zatargi jeszcze, kiedy piłk był piłkarzem Wisły Kraków. No a Adam Nawałka, jak był selekcjonerem, to właśnie roztaczał taką aurę i wszystkich pytał, jak się czujesz, jak forma i tak dalej. No i spotkał kiedyś na meczu Tomasza Dawidowskiego i mówi, no Tomeczku, witam cię serdecznie. No, widzę, forma fantastyczna. A to mu mówi, trenerze, no akurat chował przy tym 12 kg. Ale <noise> Ale nawałka był z gruntu pozytywny, w sensie jak a, się widział. ma nieprawdopodobnie pozytywną osobowość. I jakby on właśnie zawsze pytał, co tam u ciebie. A jak się czujesz? A jak Ale też, się... aż po tego ostatnio fantastyczną rzecz z pozoru banalną i prostą powiedział, tiernie ogi. Że zobaczcie, że nigdy sytuacja się nie odwraca, że to piłkarz, nigdy nie podchodzi do trenera i nie pyta się, A co u Ciebie? Czy masz jakieś mm -hmm, problemy? Nie. Jak ty się czujesz? To zawsze bo... trener musi wejść w tą, tą rolę. Dobra, a jak to jest z rodzicami? Ile razy my pytamy rodziców, czy wszystko u was w porządku? Raczej oni się bardziej o nas troszczą. Na pewnym etapie życia. Okej, okay, na pewnym etapie życia tak. Teraz, później się to może zmienić. Później rzadowo. jak jesteś już bardziej świadomym człowiekiem. Tak, tak bo, jak w, teraz bo to... widzisz na przykład, bo zaczynasz kminić tak cholera, ja jestem w Warszawie, tak jak ja na przykład, jestem jedynakiem, rodzice w Wieżowym, stają się coraz starsi, coraz więcej problemów ze zdrowiem, kto się będzie nimi zajmował, no, w takich kategoriach, patrzysz na nich. Natomiast jak masz lat 20, to ty oczekujesz od nich atencji. Dokładnie, jak masz 12, 16, 18... A ile lat, 16, 18, to a ile lat ogóle... mają piłkarze? No tak, 20, to, są, 22. To, są, to są... Ale jeszcze takie jedno przemyślenie a propos selekcjonerów, które moim zdaniem jest, jest bardzo istotne, nie możesz zostać selekcjonerem, jeżeli nie Masz pewnych cech osobowościowych. I ja już nie wierzę w ten świat lat 90., tej kiełbasy do góry. To się niesamowicie zmieniło. I często ludzie mówią, że piłka to jest prosta rzecz. Ja uważam, że nie. Że, że nie było Wiesz tych pressingów, nie było pracy psychologa w, i tak Największym dalej. problemem Jerzego Brzęczka u Zarania, jakby jego pracy w reprezentacji, było to, że od razu stał się memem i jakby nigdy nie przestał być tym memem. To znaczy ta memiczność się tylko wzmacniała z meczu na mecz i ze zgrupowania na zgrupowania i z wypowiedzi na wypowiedź. I historia jest autentyczna, ale nie będę mówił, kto był jej bohaterem, ale jeden z piłkarzy tej reprezentacji po prostu po wyborze tego selekcjonera nie miał pojęcia, kto to jest i kim jest ten człowiek. I powiedział, wiesz co, i sprawdziłem go sobie w Wikipedii. I wiesz, jaki jest największy jego sukces? Ja mówię, no, jaki? no, że jest wujkiem Kuby Błaszczykowskiej. No, Oczywiście, powiedział to, z po powiedział to z przekąsem, ale dla chłopaków z pewnego pokolenia. To może być postać anonimowa, prawda? No bo jednak gdzieś jakby nie zostało wzmocnione to, że on zdobył medal olimpijski, bo to jest jednak piłka juniorska de facto. Czy tam, powiedzmy, na granicy piłki juniorskiej z e, seniorstwem. Też mitologizowany, seniorstwo. bo wiesz co, on no Bielsa zdobył medal olimpijski z Argentyną, nikt o tym nie pamięta. No właśnie, no właśnie, I o, tym, i o tym chcę powiedzieć. I on się jakby od początku stał trochę memem i się z tego nie wykaraskał, mówiąc językiem mojego ojca. A Adam Nawałka też był moment, że był wyśmiewany gościem, i on z tego mema stał się pomnikiem, oczywiście. Sukcesy sukcesami, ale pewne postawy też zadecydowały o tym, że budził respekt. I pewien mecz. I pewien, mecz, I pewien mecz, który zmienił wszystko. Ale muszę ci powiedzieć, że. A teraz możecie się... zmienić mecz z Łotwą albo z Macedonią. No no. Właśnie. Jerzy Brzęczek się nie stara zrobić siebie człowieka, którego można polubić. No daj się polubić. Daj się polubić ludziom dookoła. Jesteś selekcjonerem reprezentacji Polski. Zatrudnij sobie spin doktora. No, no nie wiem, no żeby ktoś powiedział ci, jak się masz zachowywać. Nawet zrób to sztucznie, a może później to ci się spodoba. Ale tam jest taki człowiek, który mu mówi, jak się zachować, ale i ma... że to jest problem. No dobra, ale, ale, ale... powątpiewam po, po w jego kompetencje. Jeszcze jedną chciałem wam opowiedzieć historię a propos właśnie selekcjonerów i, i tego, że, że jest tym selekcjonerem Jerzy Brzęczek. Ja uważam, że wybór Bońka był trochę logiczny. Dlaczego? No bo skoro Zbigniew Boniek. A ja uważam, że był emocjonalny. A ja powiem Ci, jak Zbigniew Boniek ma takie tam. Był to, ekonomiczny. Ekonomiczny. I był emocjonalny. Dobra. Zbigniew Boniek ma teorię, że trener musi mówić po polsku, nie? No jak będzie trzeba, to, to zmieni tę te teorie. Ale, 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 to było, ale to było bardzo Aby, tak, ważne. Każdą tezę można urodzić. Ja ale to było bardzo ważne. Ja sobie pomyślałem, jakby trafił tutaj włoski trener, to by się dogadał ze szczęsnym z cionkiem, z. I z bońkiem. Z bońkiem, z milikiem. No dodałoby się strzonem reprezentacji plus. Dogadałby się bez problemów z Lewym, który udzielił wywiadu telewizji Skype po angielsku, słuchałem ostatnio i duża klasa, więc nie ma żadnego problemu. Natomiast patrzcie, jesteś prezesem polskiego związku piłki nożnej. Jaki sygnał wysyłasz tym chłopakom w szkole trenerów, jak zatrudniasz zagranicznego szkoleniowca? Bo niech też pokazuje im, patrzcie, możesz zostać selekcjonerem. I ty możesz zostać selekcjonerem. selekcjonerem. To nie jest wcale takie. Rozumiem, rozumiem. rozumiem. Dobra, no, A Znaczy nie z argument. Co, okay. co mnie Łukasz najbardziej denerwuje w polskiej piłce i Kuba? I... Najbardziej denerwuje mnie to że uważa się, że jeżeli ktoś kiedyś grał w piłkę, był zawodnikiem na różnym poziomie, to on wie o tej piłce więcej niż na przykład ktoś, kto Szedł inną drogą i jego akademia piłkarska jest lepsza, on jako trener może być lepszy, on może lepiej analizować, i tak dalej. Ale no Tylko... taką polemikę z Piotkiem Świerszkim właśnie tutaj, bo my z... uważamy troszkę inaczej. Z tego, co ja się orientuję, to są takie akademie w Polsce, w których piłkarze byli, wystawiają lewych zawodników w swoich drużynach starszych. I. Andrzej Niedziela, no. jak Gadomski, to jest no na historii. I Ja nie, nie znam takiej historii, żeby na przykład chłopak, który tworzy akademię, nie był wcześniej piłkarzem, wystawiał jakieś gracze na lewo. Uważam, gdybym był. Gdybym był ojcem syna i zdaję sobie sprawę ile jest akademii byłych piłkarzy, do wielu bym ich nie puścił, znając ich lepiej od, od rodziców. I wiesz co I... mnie denerwuje? Że nie grałeś w piłkę, jakieś mityczne zapachy szatni i tak dalej, gadanie o jakichś kompletnych e, głupotach. Byli piłkarze uzurpują sobie prawo w Polsce do decydowania Byli o losach... Byli wybitni, tak? Powiedzmy w skali kraju, bo tak. jakby... Ktoś grał w trzeciej, drugiej, pierwszej tak. lidze, też był piłkarzem. Uzurpują tak. sobie prawo do tego, żeby być tu to logo, że ja wiem więcej, że ja grałem, a ty tego nigdy nie zrozumiesz. To nie jest prawda. To a zobacz, ilu jest, jest nudnych ekspertów, jeżeli chodzi o byłych piłkarzy. Nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że no, są nawet w Studio Pulsatu tacy eksperci, którzy kurczę no nie mają nic ciekawego dopowiedzenia. Ale ale, no, wiesz co, co, ale są też tacy, którzy mają, bo ja na przykład jednak jestem fanem Artura Wichniarka. Artur a tu okay. jest super, bo akurat o nim nie mówimy, ale w właśnie o to hmm. chodzi, że to, że masz podpis, że jesteś ekspiłkarzem, nie sprawia jednocześnie, że masz super fajne, ciekawe wnioski. A wiesz co Mnie się podoba Warta Wichniarka, bo nie chcę mówić, że to my go w Eleven przywróciliśmy, ale przywróciliśmy trochę. No bo wymyśliliśmy go na studia. Ale pamiętaj, on jest przygotowany. A i on wiesz on co? On ogląda mecze, I on, on się, się interesuje i on, on dzwoni i on się pyta, co robić, jak poprawić, bo on wie, że trafia do nowego środowiska, do jednak pewnego show i w jaki sposób on ma mm, poczynić pewne zmiany. To nie jest tak, że ty siadasz i mówisz, mówisz, dawajcie mi to wszystko, ja jestem najmądrzejszy, bo jednak musisz mecze oglądać, bo musisz wiedzieć, jak się wypowiada nazwiska, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wielu młodych ludzi tego od ciebie oczekuje. I na przykład uważam, że świetnym, naprawdę świetnym komentatorem jest Artur Wichnerek, nawet jak czasami popełni jakiś błąd, ja do tego w ogóle nie przywiązuję uwagi, uważam, że dobrze postrzega piłkę, dobrze o niej opowiada, choć też się myli, bo to jest naturalne, że eksperci się po prostu mylą w wielu aspektach. No to co, obiad? Ale Panowie? jeszcze, 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 je... jeszcze, jeszcze, chciałem, jeszcze chciałem, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz o tym, co mi się nie podoba, że <noise> zawodnik Bayernu, który cztery razy trafia do siatki Tottenhamu, staje się nagle postacią, która uderza w Arsena Wengera i to mnie denerwuje w piłce, takie skróty. Bo gdyby ten sam piłkarz. Ale on personalnie się odniósł do Węgera? Czy chcesz mnus, powiedzieć, mnóstwo osób? Czy ludzie używają Wkurza tego mnie jako to. argumentu? Wkurza mnie to takie proste jest. I Marcin Grzywacz dobrze napisał. Jeżeli ktoś tego Bogu ducha winnego Serża z punktu widzenia na przykład um, Arsenalu um, stawia w grupie piłkarzy, na których pomylił się Węger, to nie rozumie piłki, bo ten sam Serż jeszcze. Rok czy dwa lata temu, grając w Bayerniem Monachium, zdecydowanie słabiej się spisywał. Był wypożyczany, wracał do Bayernu i on nie dałby takiej jakości. I to jest takie łatwe powiedzenie, że ktoś, komu się dzisiaj udaje, jest pomyłką transferową, no powiedzmy Arsena Wengera. On się wtedy nie nadawał do Dokładnie. gry w Arsenalu. A wtedy potrzebujesz piłkarza gotowego na teraz. Gotowego, na więc. Poza po tym, p... skąd wiesz, jakby się rozwinął? No to jest właśnie to, o czym zawsze rozmawiamy. No, nie ten... on trafi do Werderu, nie do Barcelony, nie do Realu to, Madrię, to nie jest do PSG. To, to, jest to, to, jest to jest to, o czym mówił Fabio Paratici, jak rozmawialiśmy z nim, z Wojtkiem Szczęsnym. On powiedział, że ja jako dyrektor sportowy Juventusu nie mogę ściągnąć zawodnika z perspektywą i czekać na to, aż się rozwinie. Bo niestety... Ja go muszę mieć na tu i teraz. Ja znam mnóstwo znakomitych piłkarzy, których mógłbym ściągnąć jako dyrektor Sampdori, ale nie jako dyrektor Juventusu. Piękne ale ja ich znam i to nie znaczy, że ja ich nie zauważyłem na rynku. Dobra, ale jeszcze powiem ci taką jedną historię a propos tych zawodników, których możesz ściągnąć do jednego klubu, a do drugiego nie, że za często w mojej ocenie przykłada się złą miarę do, do pewnych instytucji klubowych. Dlatego że mm, nie można oczekiwać na przykład od Realu Madrid, że Real Madrid się nie pomyli. Dlatego, że każdy klub ma jakieś wyrzuty sumienia, jakieś błędy systemu, tak? Piłkarzy, których kupował i się nie rozwinęli, Thierry Henry jest chyba największym wyrzutem Juventusu. I to mnie strasznie irytuje w tej takiej dyskusji, że się szuka przede wszystkim graczy, których ktoś kiedyś nie zauważył, nie docenił, nie postawił na nich. Jest tyle zmiennych, że każdy ma prawo się pomylić. I coś, co się mi bardzo podobało, bo jakie jest postrzeganie o takie, powiedzmy, ogólne i amatorskie, Salacha i Mourinho. Mimo że Mourinho zepsuł Salacha. Że się nie poznał. Grają mm, mecz w Lidze Mistrzów, jesienią. Chelsea z Bazyleą. Mourinho go widzi i mówi, ja nie chcę go po sezonie i ja chcę go już teraz, bo za chwilę go ktoś podkupi. Kupują go mm, zimą. Sprawdziłem sobie statystyki, ile on gra. Gra w miarę często, jak na piłkarza, który jest zagubiony w Londynie, jak powiedział o nim Mourinho. Później rozmowa z Salahem, on mówi Jezu, dla mnie przejście z Egiptu do Bazylei to był szok, ale z Bazylei do Londynu to już w ogóle była tragedia. Następnie Mourinho mówi Kurde, mamy lepszych piłkarzy na ten moment nie mogę stawiać na perspektywicznego Salaha, więc szukamy mu klubu. Myślimy, co zrobić. I ja mówię dajmy go do Fiorentiny, bo tam mam Jakiegoś zaprzyjaźnionego dyrektora, Fiorentina stawia na młodych piłkarzy, taktyczna liga, Włochy, dobrze go obrobią, niech tam idzie. No i on tam idzie i w tej fiorentinie robi postęp, a oni go sprzedają, jak w już nie ma. I ktoś dzisiaj mówi, nie poznał się na Salachu. Na, na Salachu się nikt nawet w romie nie poznał. Wojtek często mówił, że łatwiej było, wiesz, obronić jego strzał niż puścić, Ni niż puścić na treningę. Mówi tak, to bramkarz, sobie. który wyjmował trochę. A myślicie sobie o tym, czasami. Kurde, który mnie tak zaskoczył w przyszłości, <grym>, na którego teraz mnie stawiał, nie stawiał. Mnie już zaskoczył, że Linton, że doszedł do Newcastle, a ja go miałem za kompletnego parodystę. My pokomentowaliśmy jego mecze w lice Austriackiej w Rapidzie. Ja mówię, Boże, co to jest za drewnian? <grym>, nie mogę patrzeć. A poszedł później do Newcastle. 40 banie taka spłatrze. A ja myślę, że Gabi Gol jeszcze odżyje do na, dobrze do reprezentacji. W Brazylii. A ta, tam jest jego klimat, wiesz, to jest jego liga, ja Mam wrażenie. To, muszę wam powiedzieć, że takich chyba jeszcze historii dziwnych. Będzie sporo, i jestem ciekaw, kto będzie w Polsce takim przykładem, bo lewy był takim przykładem. Yy, piątek jest najświeższym w, w przekroju tamtego sezonu, tak? Jakby jako, jako postać, na którą, której nikt nie mógł przewidzieć wiesz, tamtego sezonu. A wiesz, że ja uważam, że to, co się dzieje obecnie, to jest najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać pana Krzysztofa na tym etapie kariery. No bo musisz dostać za przeproszeniem wpiryn. Oczywiście. Przepraszam. To jest super, dlatego że kiedy widziałem takie świetne, kiedyś takie świetne zdjęcie, powiedzmy, czy to był rysunek znakomite rzeczy, które się dzieją w życiu w formie takiego, powiedzmy, dużego koła i twoja mama strefa komfortu, która w ogóle nie jest częścią tego zbioru, że musisz wyjść poza tą strefę komfortu, żeby poznać znakomite rzeczy. I on się wkurza na razie, irytuje, dlatego, że mówi mu ten Gianpaolo, taki napastnik nie ma prawa funkcjonować w XXI wieku jak ty. Musisz być ba bardziej qualiarello niż piątkiem z poprzednich rozgrywek. I on się musi cofać, i on... Wbiegać w strefy, w którym oh, wyznacza mu Giampolo. nie, Wiesz, a on jest też jednak... In... Nie możesz zabić też intuicyjności takiego napastnika. I to też on z jest pewnego rodzaju. Tak, on, z tego kwiatek, no. on mówił, że na przykład miał bardzo wysoki procent bezpańskich, zbierania bezpańskich piłek. Że to było coś, co było jego domeną. A tego nie ma u Gianpaolo, nie ma czegoś takiego, jak coś bezpańskiego. Wszystko I... jest zaprogramowane. I on się czuje źle, dlatego że ma trzy sytuacje z um, Torino, trzy musi wykorzystać, nie wykorzystuje żadnej, tylko rzut karny. I. I to jest takie, wiesz Myślę, że dzisiaj dla niego chyba Najlepsze, bo trzeba oceniać pewne sytuacje Z jakiejś tam perspektywy A ja myślę, że on będzie coraz lepszy Dobra, panowie, koniec. chyba tak Bo trzeba było na obiad nam za chwilę a, zamkani, no. 15, 15, 15. no dobra, to jeszcze zdążymy Mogliśmy Mateusz, gadać, bardzo ci serdecznie gadać. dziękujemy, bo moglibyśmy <laughs> Gadać jeszcze długo, mam nadzieję, że w takim razie Zrobimy kiedyś e, dogrywkę, bo tu W sumie ram czasowych, Ani cio, cio, cio. E, Jeśli chodzi o format Nie mamy, Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports Dzięki, e, Współtwórca Two Angry Man, Był naszym gościem Kuba Polkowski. Dziękuję bardzo. Łukasz Wiśniowski, również dziękuję i do usłyszenia.